Jak ja do tego podchodzę, przemyśl tu gdzieś po prostu, no i tyle. Ja słuchałem tego występu, nie mam sobie nic do zarzucenia. Gdyby Zbigniew Wodecki był na tym festiwalu i was słuchał i oglądał, to jakie by miał odczucia względem waszej twórczości? Nigdy nie zrozumiem osób, kiedy widzę zdjęcie profilowe pani Haliny lat 63, gdzie ma zdjęcie z krzyżem i Jezusem Chrystusem, która mi mówi bardzo obraźliwe komentarze. I zawsze jakoś tam ręką tak macham trochę, jakbym kozłował piłkę. I jakiś facet napisał, że chyba za dużo kretam, ale... Świat Gwiazd, dobry wieczór Państwu. Witają Jakub Szewczyk i Piotr Odoszewski. Zaczęliśmy nietypowo, ale Piotrek jest bardzo wesoły i chciał tutaj również... Dzisiaj jest Tobie miło. Miło Ci jest dlatego, że podoba Ci się show biznes i ten anturaż, który mamy dookoła? Po prostu mi miło w życiu. W końcu czuję, że żyję jakkolwiek. Bardzo mocno dbam o to, żeby się wysypiać, żeby pić dużo wody i dopiero teraz po 22 latach dostrzegam, jaki to jest game changer po prostu. Ty jesteś takim dosyć nowym odkryciem polskiej sceny muzycznej. Męskie granie bardzo mocno za tobą stoi. Czy ty obserwowałeś wcześniejsze edycje tego projektu i marzyłeś o tym, żeby być jego częścią? Nie, totalnie, jestem fanem. Ja bym w ogóle mógł powiedzieć, że to jest coś w kategorii spełnienia moich marzeń, że mogę wystąpić na tak ogromnej scenie z tak niesamowitymi artystami wokół siebie i jednocześnie widzę po prostu satysfakcję w oczach innych ludzi, kiedy ja występuję. To są odczucia, których nie da się opisać. Jest teraz bardzo intensywnie. Cieszę się z tego, że po prostu mogę mieć taki epizod albo taki okres, mam nadzieję, że on będzie trwał całe życie, że taki okres w życiu, gdzie mogę jednocześnie pracować nad płytą, robić projekt z chłopakami z WOW, gdzie tam aranżujemy wspólnie stare piosenki lat 2000. Ten miesiąc właśnie jest premiera mojego nowego albumu, za tydzień wychodzi singiel, strasznie dużo rzeczy, ale cieszę się, że moja praca polega na tym, że robię rzeczy, które mi sprawiają satysfakcję. To jest rzecz nie do opisania i wydaje mi się, że naprawdę mniej niż 5% ludzi jest w stanie czerpać aż taką frajdę z pracy, jaką ja mam, więc to doceniam. Jesteś więc nieodkrytą jeszcze kartą polskiego życia muzycznego. Czy możesz coś powiedzieć na temat tego, jaki będzie twój album i dla kogo on będzie? Totalnie. Tytułem tego albumu. Jego tytuł to Teleranek. Co myślisz? Teleranek kojarzy mi się z brakiem teleranka i ze stanem wojennym. Ojej, właśnie, a mi chodziło o tą wielopokoleniowość po prostu, bo to chyba było emitowane do jakiegoś 2008 roku. Ja też pamiętam trochę ten program, moi rodzice trochę też, więc i też mi się kojarzy z pewnym sentymentem, bo pamiętam tą rzecz emitowaną w telewizji trochę jak przez mgłę i trochę też taka jest moja płyta. Opowiada mi bardzo dużo o tym, co się u mnie działo w życiu, ale z taką akceptacją zmian, które się już zadziały, że to już po prostu minęło. Niektóre chwile były ciekawsze, niektóre troszkę może mniej. Znaczy są nadal ciekawe, ale niektóre były fajniejsze, niektóre gorsze i fajnie, że mam przestrzeń do tego, żeby o nich opowiadać. Więc to jest taki swoisty mój pamiętnik, w miarę różnorodny. Ja spajam to chyba swoją barwą. Dużo też sam tam produkuję, więc tym bardziej czuję, że to jest takie moje małe dziecko. No kurczę, taki chyba będzie ten album. Jest, na pewno. Znaczy ty nie wiesz, ale ja ci mówię. Wierzę. Wiem, że chodziłeś do szkoły muzycznej. Jakie były twoje pierwsze wzory artystów, którymi się inspirowałeś? O, ciekawe. W sumie nie dostałem takiego pytania. Fajnie. Pierwsze wzory? Ojej, no to ja myślę, że one zostały u mnie przez rodziców jakoś tam. Wpojone to jest złe słowo, ale po prostu dostałem ten wzór właśnie od swoich starszych. No i prawdopodobnie, bo u mnie się dużo jazzu zawsze słuchało. Więc może Miles Davis, może John Coltrane, ale kiedy ja już bardziej świadomie słuchałem muzy, to może Beatlesi, Queen. Jak miałem taką fazę grania na skrzypach, kiedy tam cisnąłem na pierwszym i drugim stopniu, no to strasznie lubiłem twórczość, no, czy Henryka Wieniawskiego, czy Grażyny Bacewicz, no i dużo też klasyki, a teraz jakoś tak od liceum, myślę, mniej więcej, w sensie w tym okresie, jak byłem w liceum, otworzyłem się na muzę trochę bardziej przystępną i uważam, że to jest niesamowite. Coraz bardziej zwracam uwagę i wydaje mi się, że zrobienie wysublimowanej formy, która jest po prostu trudna do odbioru, jest paradoksalnie łatwiejsze niż stworzenie prostego hita, który będzie mógł podnieść innych ludzi i zespoić ich właśnie ze sobą. No dobrze, to od szkoły muzycznej, od skrzypiec bardzo łatwo przejść do Bacha. Aha. I do Zbigniewa Wodeckiego. Smooth. Scrollowałem Facebooka i natrafiłem na wideo wrzucone przez Polsat. I było tam twoje wykonanie Zbigniewa Wodeckiego. Pod wideo
same reakcje wrrr. Spodziewałeś się, że będzie taki negatywny odbiór i tyle hejtu w komentarzach. Hejtu, no właściwie od ludzi, którzy są przyzwyczajeni do tego klasycznego Wodeckiego. Jak ty to odebrałeś? Znaczy, to było zetknięcie się z nową materią u mnie, z pewnością, więc no byłem trochę w szoku mimo wszystko, szczególnie, że ten projekt już gramy drugi sezon, gdzie wcześniej mieliśmy występy i na dużej scenie, na męskim graniu w paru miastach, i w Teatrze Słowackiego w Krakowie, i w Gdańsku w IKM-ie bodajże, tak, na otwarcie. No i to się... To na pewno udawało się, to spotykało się z fajną aprobatą wśród ludzi. Widocznie to nie było to audytorium. Jak ja do tego podchodzę, czymś tu gdzieś po prostu. No i tyle. Ja słuchałem tego występu, nie mam sobie nic do zarzucenia. Może trochę dykcji, ale bez przesady. Bez przesady. To też jakaś moja maniera mimo wszystko. Jakbym naprawdę czuł, że coś tam poszło nie tak, to nieważne jakie byłyby komentarze, prawdopodobnie bym źle wspomniał ten koncert, a tak... Ten cały wyjazd do Sopotu, w ogóle to były jedne z lepszych dni w tym roku. Ale jesteś w stanie zrozumieć tych ludzi, którym to się nie podobało i którzy postanowili napisać, co o tym sądzą? Znaczy zrozumieć. Nigdy nie zrozumiem osób, kiedy widzę zdjęcie profilowe pani Haliny lat 63, gdzie ma zdjęcie z krzyżem i Jezusem Chrystusem, która mi mówi bardzo obraźliwe komentarze, których nie będę cytował, bo wam zasięgi spadną. Będziemy musieli cenzurować. A to będziecie pikać. Nie, tak czy siak nie chce mi się tego mówić. Ale były takie dziwne. W sensie, jeden był dobry, jak facet napisał, że jakiś debil stworek wyszedł na koncert, albo że Racha macha tą ręką jak paralityk. To też było zajebiste. I jeszcze było właśnie odnośnie tej ręki, bo ja tak mam, zawsze trzymam w lewej ręce mikrofon i zawsze jakoś tam ręką tak macham trochę, jakbym kozło piłkę. I jakiś facet napisał, że chyba za dużo kreta, ale... I co, i rozbawiło cię to? No! Co najmniej to jak w tym momencie. Tak. Nie, też mi się to podobało, że widziałem pierwsze dwa artykuły, które mi się pokazały w sieci. Jeden był z Pudelka, gdzie był tytuł coś tam, wielka kompromitacja, coś tam, koncert Wodeckiego, wielka tragedia. A drugi był z Pomponika, gdzie ludzie napisali, fascynujący koncert Zbigniewa. Więc po prostu jeden rabin powie to, a drugi inne. No. A ty myślisz, że gdyby Zbigniew Wodecki był na tym festiwalu i was słuchał i oglądał, to jakie by miał odczucia względem waszej twórczości? Ja myślę, że byłby zajarany totalnie. Myślę, że jakoś też biologicznie, genetycznie ten gust muzyczny też myślę jest jakkolwiek zapisany i żonie Zbyszka i jego córce to się podobało. I widzę, że bardzo mocno po prostu nas stara się po prostu pchać gdziekolwiek, bo widzi w tym duży potencjał. Sam fakt w ogóle, że tak ambitny projekt z muzą na żywo był ostatnim koncertem na tak komercyjnym festiwalu, więc fajnie, że można było też tych ludzi wyjąć z jakiejś bańki i po prostu, żeby się zetknąć z czymś nowym. Tak, ja bym to tak odbierał, bo szczególnie, że ludzie na widowni, ja byłem przekonany, że się bawią świetnie i po prostu, wiesz, po naszym koncercie zaczęły się okrzyki typu bis, zaczęły się śpiewy, lubię wracać tam, gdzie byłem. Ostatnią rzecz, o której mógłbym pomyśleć, że po prostu ludzie chcieli, wiesz, tam nas pogonić z tego Sopotu. Wstali z miejsc, poszli do domu i do komputera i do klawiatury. Będą ci sami. To zapytam jeszcze na koniec, pozostając w klimacie Wodeckiego, ciebie jako młodego artystę zapytam, kim dla ciebie jest Zbigniew Wodecki właśnie jako artysta dla młodego artysty? Szczególnie, że ja też swoją przygodę zaczynałem od skrzypiec, jest pewnie bardzo mocnym tym instrumentalnym, autorytetem w dziedzinie też właśnie instrumentacji, czyli skrzypiec stricte. No i ja zawsze, tak naprawdę to Dawid Tyszkowski powiedział na jakiejś próbie i mi się to bardzo spodobało, że on dopiero tak naprawdę zaczął świadomie słuchać dyskografii Zbigniewa Wodeckiego w momencie, kiedy został zaproszony do tego projektu. Ja myślę, że tak samo. I patrząc na to, jak ambitne i jak interesujące były te aranżacje, które pochodzą po prostu z lat
80. Wydaje mi się, że pójdę jeszcze z 76, ale nie chcę tam powiedzieć błędnie, ale chyba tak. No i przesłuchaj sobie, to jest po prostu dla mnie kosmos. Niektóre rzeczy są wyjęte moim zdaniem z tych czasów, tylko gorzej nagrane. Po prostu dla mnie to było bad not good czasami. Jest taka aranżacja płyty właśnie z 1976 roku, w roku chyba 2014 wyszła z Mitch & Mitch. Tak, tylko że w ogóle wiesz, że te aranżacje nie pisali Mitch & Mitch, tylko Zbyszek Wodecki? Nie widziałem tego. No, cześć, ja się też dowiedziałem ostatnio. Chyba, nie sprawdzałem tego, ale ktoś mi tak powiedział. Ale wydaje mi się, że... A włosy to też inspiracja Zbigniewem Wodeckim? A to jakoś naturalnie. Ja zawsze byłem jakiś to rozszczepany, zawsze się spóźniałem i spóźniam nadal. I po prostu bardzo często w tych latach też szkolnych nie miałem czasu iść po prostu, wiesz, tam grzybykiem rano, bo już trzeba było na matematykę wstawać. Więc to mi jakoś zostało. Nie wiem, lubię to jakoś, ale muszę iść do fryzjera, już trochę za dużo. Tak więc kończymy ten wywiad konkluzją taką, że jesteś z czystym sumieniem. Pan Zbigniew Wodecki zaaprobował wasz występ. Totalnie. A każdy ma po prostu prawo do tego, żeby swoje zdanie jakkolwiek wyrazić. Tak, oczywiście. W takim razie powiedz na koniec, czego tobie jako wschodzącej gwieździe polskiej sceny życzyć. Ojej, no, tego życzę już. To już jest okay. Pierwsze życzenie. To można traktować jako życzenie. Co jeszcze? Nie wiem, żeby może nie zatracił po prostu tej frajdy, którą teraz mam, zrobienia mu z tego procesu, bo to jest chyba najważniejsze. Wydaje mi się, że bardzo często ludzie stają się wypaleni w momencie, w którym ich właśnie ten proces ich nie zadowala. A sam efekt jest też super, wiadomo, ale mimo wszystko, jak sobie myślę o swoich piosenkach, to najbardziej się bawiłem, najlepiej w momencie, w którym coś powstawało. Wiesz, na początek jest nic, a potem jest utwór. To jest w ogóle... Wow! Magia. Tego rodzaju magia. Magia. Jak najwięcej magii ci życzę i dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Jakub Szewczyk. Jakub Szewczyk, Świat Gwiazd, dziękuję bardzo. Musiałem to... Radoszewski.